No dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Właśnie wstałem, jakieś 20 minut temu zacząłem, już wpadł śnieg. I cóż, za 2 godziny najdę do szkoły i nie mogę się postrzegać, żeby nagrać dla Was film. Zapraszam. Jest trochę śniegu, a tak naprawdę dużo pruszy śnieg. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że tak, bo bardzo mi się podoba ten pruszący śnieżek. A dzisiaj filmik nagrywam dokładnie w tym samym miejscu, co filmik Hejt na śnieg, który możecie tutaj zobaczyć dokładnie klikając w to miejsce. A jeżeli nie możecie kliknąć, jeżeli jesteście na telefonie, whatever, jeżeli po prostu z jakichkolwiek przyczyn nie możecie kliknąć, to aby zobaczyć ten filmik tutaj, wchodzicie w opis tego filmiku i tam macie link do filmiku pod tytułem Hejt na śnieg, także oglądajcie, bo wydaje mi się, że przydałoby się obejrzeć tamten filmik, zanim się obejrzy ten filmik. A dlaczego? Za chwilę się dowiecie. Zasadzie takie, że jest zimno, a tak naprawdę bardzo zimno. Mam tutaj herbatkę, żeby nie zamarzać tak jak poprzednio, bo poprzednio, no cóż, moje ręce zamarzły, moja twarz zamarzła, cały byłem zamarznięty i nie polecam. Okej, więc już Wam mówię, dlaczego jestem w tym samym miejscu, dlaczego nagrywam znowu filmik o śniegu. Ogólnie poprzedni filmik był nagrany dosyć humorystycznie, nie miał na celu obrażenia innych, ani pokazania tego, jaki ja jestem niegrzeczny, jak bluźnię, jak coś tam. Był taką abstrakcyjną wersją zachowań ludzi, jak zachowują się wobec śniegu, jak bardzo go nie lubią, jak bardzo nie lubią zimy. I tak naprawdę był po to, żeby się pośmiać. Właściwie był chyba jeden komentarz, że ktoś się właśnie uśmiał po tym filmiku. I właśnie o to chodziło, bo nie chciałem jakoś tak pouczać ludzi, tylko po prostu to miał być jakiś humorystyczny filmik. Więc tradycyjnie już tytuł dzisiejszego filmiku to wady i zalety zimy. Zapraszam. Ogólnie co do zalet jest ich dosyć dużo i teraz postaram się je wymienić. Pierwsza zaleta. Budowanie różnych śmiesznych bałwanów o różnych kształtach, wyglądach, wysokościach i wszystkim. Druga zaleta. Rzucanie się śnieżkami przed szkołą, po szkole, na podwórku, czasami nawet w szkole otwiera się okna, żeby zebrać trochę śniegu i rzucać nawet dziewczynom za koszulki. To jest akurat fajne i śmieszne i zabawne w ogóle, takie ha, 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 śmieszne, śmieszne. Trzecia zaleta. Ta specyficzna atmosfera zimowa, to co mówiłem w filmiku Hejt na śnieg, czyli te lampki, to budzenie się rano, że jest śnieg, że fajnie. Mi i wiadomo, że innym też na pewno się to podoba, to już trochę potwierdziło w poprzednim filmiku. Dużo osób pisało mi, że właśnie lubi śnieg, że podoba mi się to bardzo, więc spoko. Czwarta zaleta to są zarąbiste spacery wieczorami. Bardzo lubię spacerować wieczorem. Jak już mówiłem o skrzypieniu śniegu pod nogami, jest taka cisza, spokój, fajnie śnieg pruszy. Teraz musi lecieć samolot, no musi. Piąta zaleta to oczywiście super kuligi ze znajomymi, z rodziną, ze szkołą, z klasą. Szósta zaleta może dosyć śmieszna, no cóż, jest to przechowywanie rzeczy na balkonie. No przyznajcie się, jeżeli macie balkon, to czy wasza mama, tata, babcia, czy ktokolwiek podczas świąt chociaż raz nie przechowywali jakiegoś jedzenia, pierogów, sałatki na balkonie? Bo wydaje mi się, że w każdej rodzinie tak jest i to nie jest nic dziwnego. Kolejną super zaletą jest robienie aniołków w śniegu. No wydaje mi się, że każdy chociaż raz robił aniołka w śniegu. Ogólnie to już może trochę mniej do zalet, ale jak wiadomo, każda śnieżynka jest inna, każda śnieżynka się różni. I wydaje mi się, że bardzo dobrze obrazuje to ludzkość, to jak wszyscy ludzie są inni i w ogóle. I sople, sople lubimy bardzo. Jakieś filmy o zimie to też jest fajne, bo dużo ludzi oczywiście ogląda jakieś filmy o zimie. No jak dla mnie to tylko bajki, ja wolę oglądać bajki niż jakieś poważne filmy, no ale to wiadomo, ja to ja. Zimą jest również czas na naukę jakichś sportów zimowych, jazdy na łyżwach, nartach, snowboardzie. Ja osobiście jeżdżę tylko na łyżwach, no ale cóż, może inni uczą się jeździć na jakimś snowboardzie, nartach, wszystkim, także spoko. Śnieg to jest niesamowity rekwizyt do zdjęć, do jakichś tam sesji, nawet do takich zwykłych instagramowych zdjęć. No wygląda bardzo dobrze. Śnieg ogólnie wygląda bardzo dobrze, bo przykrywa ten cały brud, to wszystko co nas otacza jest po prostu biało, pięknie, czysto. Aha, i chyba najważniejsza sprawa dla wszystkich, mamy ferie zimowe, mamy wolne od szkoły. No i dobra, teraz wady zimy, lecimy. Może trochę zaprzeczy się ze mną, ale jednak jest zimno, moje ręce są już skostniałe. Mam herbatkę, ale oczywiście ona nie ogrzeje moich rąk ani aparatu, który już zamarza i bateria po prostu pada. Nie polecam, nie polecam. I to już można narzekać tylko i wyłącznie na Polskę. Jest tak wielka ślizgawica, gdy wychodzisz z domu, co drugi krok się potykasz, bo oczywiście nie jest posypany ani solą, ani piachem i po prostu można się wyrąbać. Jak już wracasz do domu po tym pięknym spacerze w zimę, jesteś cały mokry, wszystko topnieje, masz ciapę w przedpokoju, masz ciapę w butach, spodnie, wszystko masz mokre tak naprawdę, rękawiczki, wszystko. To będzie trochę śmieszna wada, bo chcesz podłożyć komuś nogę i co? I ten ktoś się oczywiście nie wyrąbie, sam się wyrąbiesz, bo jest ślisko, bo nie jest posypane, bo jest zima! Boże, tak krzyknąłem, że aż mi się na czerwono zaświeciło. Wieczny katar, wieczne przeziębienie, wieczny ból gardła, no to też nie jest fajne, no ale cóż no. Jest zima, to musi być zimno. Nie można również zakopywać martwych płodów w ziemi, a wiecie dlaczego? Dlatego, że cały śnieg będzie urąbany krwią i będzie czerwony. Nie żółty, czerwony.
do osób, które mają iPhony lub inne telefony, ale wiem, że iPhony są najbardziej na to podatne, telefony zamarzają, wyłączają się, także no to też jest dosyć poważna wada śniegu, zimy i wszystkiego. Okej, więc to już jest koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że był ciekawy, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie łapkę w górę, bo to bardzo mnie motywuje do nagrywania kolejnych filmików. Pod poprzednim filmikiem było bardzo dużo łapek w górę, także no bardzo mnie to zmotywowało do nagrania kolejnego właśnie filmu o śniegu. No i zapraszam Was do moich innych filmów. Wszystko macie w opisie. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, bo wiem, że jest warto, bo zawsze staram się nagrywać jak najlepiej te filmiki, staram się jakoś polepszać tą jakość, inwestuję właśnie w mikrofon, w lustrzankę, w jakieś dodatkowe sprzęty, żeby wszystko było okej. Właśnie stworzyłem nowe intro, przy którym pracowałem no dosyć długo, żeby fajnie wyszło. No i dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie, dziękuję moim dwóm widzkom, które pomogły wymyśleć mi zalety i wady zimy. No i dziękuję też Kacprowi z kanału Wyimaginowany Vlog, który pomógł mi ustawić lustrzankę. No i chciałbym jeszcze podziękować Kacprowi z kanału Wyimaginowany Vlog, który pomógł mi ustawić lustrzankę do nagrywania, która stoi tam i właśnie zamarzła. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że było fajnie. Komentarze, subskrypcje, łapki w górę i pa 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 pa! No dobra, herbatka. Nie starczy im baterii na stówę. Kuźwa, migań baterii, jak padnie, to się zabije.